tragiczny wypadek. Nie żyje jedna osoba, wielu rannych zachodniopomorskie, tragiczny wypadek w Sarbinowie. Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych. Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych w wypadku w miejscowości Sarbinowo w powiecie myśliborskim zachodniopomorskie, zaktualizował informację we wtorek rzecznik wojewódzkiej PSP. Droga została zablokowana. Samochód osobowy uderzył w bok autobusu w miejscowości Sarbinowo, w powiecie myśliborskim. Jedna osoba z samochodu nie żyje, jedna jest poszkodowana, poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kapitan Tomasz Kubiak. Poszkodowanych jest także 5 osób z autobusu pracowniczego, a nie, jak wcześniej podał, 3 osoby. Autobusem jechało 15 osób. Droga krajowa nr 31 na odcinku między Boleszkowicami a Kostrzynem nad Odrą Lubuskie została zablokowana.